Zapraszam, zapraszam. Podłoga jest, słuchajcie, w małej łazience już położona. Jak możecie zauważyć, działam sobie ze ścianą. Na pierwszy ogień idzie prysznic, żeby po prostu złapał sobie poziom tej pierwszej płytki. No i dalej będę sobie jechał. Są dywagacje na ten temat, co robić pierwsze, czy podłogę, czy ściany. Powiem Wam, że jakbym miał zaczynać od drugiego rzędu, gdzieś tam sobie jakieś listwy kręcić i tak dalej, to bez sensu. Zrobiłem pierwszą podłogę, też nie wiedziałem, jak z tym odpływem liniowym tutaj sobie wyjdę, więc po prostu zrobiłem podłogę. Jak możecie zauważyć, no jakieś tam kartony, płyta kartonowo-gipsowa do zabezpieczenia, nic się dziać nie powinno. Pierwszą płytkę do lasera sobie już wypoziomowałem tak, żeby było wszystko z tym odpływem też, żeby to grało. No i tak naprawdę ta płytka pierwsza jest najważniejsza, żeby potem złapać sobie poziom, lecieć wszystko dookoła według jednej fugi. Tu wychodzi mi akurat tak, że muszę docinać 3 cm. I tu jest taka sytuacja, że tutaj do ściany dojdzie profil prysznica, będzie prysznic. No i chcę zrobić tak, że ten profil prysznica najdzie też tutaj na tą płytkę, dlatego ja też nie daję tutaj żadnej listwy, nie robię tego pod kątem, bo tu będzie płyta taka drewniana, więc na surowo do hydroizolacji i tak dalej, potem zasilikonuję i tak dalej, dojdzie tutaj profil, no a tutaj u góry już będzie ta płyta. Czy to wyjdzie? Nie wiem, mam nadzieję, w razie czego silikon wszystko pokryje, nie? No i co, trochę zabawy będzie, no bo oczywiście baterie, deszczownica, tam mamy jeszcze wentylator. No i będę próbował zrobić tak, żeby się wszędzie nam fugi zgadzały. Do objechania też są drzwi. Elek tutaj nie robię, będę po prostu sobie wycinał, bo te elki wyszłyby za małe. Wszystkie płytki, jest taki materiał, ceny, nazwy i tak dalej, to możecie sobie zerknąć. Zuzia mówi, że to jest brązowa płytka. Ale ja myślę, że koło brązu to nawet nie stało, ale spoko. Także zabieramy się w tym odcinku właśnie za ściany. Tu będzie ta sama płytka co na podłodze i na ścianie za Zuzą, gdzie będzie umywalka, też będzie taki jeden pas tej jasnej płytki, a na tej ścianie i na tej ścianie będzie brązowa. Na szczęście 60x60, więc spoko. Jak możecie zauważyć, profesjonalny sprzęt w rękach amatora, powiem Wam, że petarda. Naprawdę, jeszcze się tam czasami zapominam, ale jest mistrzostwo świata, zarówno z tą przyssawką, jak i z tą wibrującą od Krzysia z Remont For You, no jest po prostu mistrzostwo świata, także bardzo, bardzo ułatwia pracę. Tak to wygląda, pierwszy poziom płytek jest ułożony idealnie pod laser, myślę, że nigdzie tutaj żadnego błędu nie popełniłem, a jeżeli nawet to jakiś tam ułamek milimetra. I teraz lecę sobie dalej, wyznaczyłem linię laserem i lecę sobie dalej tutaj tą część, na tej części też jeszcze płytki. Tutaj generalnie, gdzie siedzę za mną, płytek nie będzie, bo robimy po prostu u góry będzie lustro do samej szafki. Szafka będzie od stolarza pod zabudowę i na dole tylko zrobimy cokół, w to się wpasuje po prostu szafka. Tam dalej będzie lustro, tu będzie lustro, także tak to wygląda. No i zobaczcie, przyssaweczka elegancko trzyma, ale teraz co chciałem Wam pokazać, to ten właśnie wynalazek. Płytka jest tylko na razie tak przyłożona, już sobie krzyżyk dałem, żeby podnieść, wypoziomować, no ale wypadałoby przycisnąć ją bardziej, żeby ten klej tutaj na tej płytce się rozszedł, ładnie rozpłynął, żeby klej pokrył większość płytki. W przypadku tutaj tego urządzonka to tak naprawdę myślę, że do 100% nawet można osiągnąć rozprowadzenie kleju. Krzysiek robił na swoim kanale test na szybie, więc możecie sobie zerknąć. Nie żebym był jakimś freakiem i tak dalej, ale no jeżeli robić, to robić dobrze. Też nie mówię, że młotkiem czy ręką tego nie osiągniecie, nie zrobicie, ale ja na przykład kotłownię robiłem, waliłem ręką, a potem waliłem ręką, w sensie uderzałem ręką i potem mnie bolała ta ręka, więc po co się męczyć. Dobra. Także tak, włączamy sobie dziada, tu macie stopień, ja wezmę sobie na dwójeczkę, tutaj można sobie jeszcze przystać, ale ja trzymam sobie dwoma rękoma po prostu i lecę z tematem. Na początku
cisnę po prostu całą płytkę, a potem sobie sprawdzam jeszcze poziomicą, kontroluję wszystko, gdzie jeszcze muszę dobić. Zobaczcie, tutaj klej sobie wypłynął tam, gdzie musiał. Generalnie nie było, nie jest nałożone jakoś dużo. Warstwa szczepna na płytkę, grzebień, ściany w miarę proste, więc nie ma problemu. I się zgadza. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down No i co? Tak by to wyglądało, moi drodzy. Zobaczcie, tutaj prysznic, dorzuciłem sobie dzisiaj te kafle. Tak naprawdę zostały mi teraz tylko i wyłącznie docinki. Tutaj u góry też docinki i tu docinka. Tutaj już w tej drugiej części nigdzie nie będzie kafli, no więc teraz będzie troszeczkę zabawy, a w ogóle tą opaskę i tak muszę zostawić, no bo przyjdzie jeszcze ościeżnica do drzwi, opaska i tu będzie się kończyła, więc dopiero jak będą wstawione drzwi, będę mógł sobie na odpowiednią szerokość dociąć tą opaskę i wjechać płytką. Także tak to wygląda, tutaj wspomogłem się profilem, wszystko jest elegancko do linii, do lasera. Także jedna i druga strona się zgadzają, bo już patrzyłem na różnych fugach. No jest trochę zabawy z tymi fugami, żeby to wszystko połączyć, tym bardziej z tym odpływem tutaj, ale powolutku do przodu. Także lecimy dalej. A i tutaj robię jeszcze cokół, tak jak wam mówiłem. No nie robimy tutaj płytek, bo i tak będzie szafka do zabudowy. Więc jeżeli będziemy zmieniać szafkę, no to najprawdopodobniej będzie to za 10-15 lat i zmieni się cała łazienka, więc płytki pewnie też, bo będą już
przestarzałe, dlatego nie kładziemy tutaj zamywalką. I powiem Wam, że to nie jest kwestia oszczędności, bo wydaje mi się, że nawet te trzy tam kafle mi zostaną i mógłbym to zrobić, tylko po prostu chodzi tutaj o to, aby odpowiednio dobrać wymiar szafki, no bo będzie na wymiar, żeby stolarz zrobił. Ona będzie po prostu wypchnięta pod. Tu wleci ładnie silikon, a zależy nam na tym, nie ciągniemy tego też do końca, bo tu będzie lustro. Więc żeby też szklarz miał łatwiej, żeby sobie to dopasował wszystko, no to po prostu robimy taki myk, że będzie z płytek tylko obramówka pod tą szafkę. Tutaj musiałem sobie przenieść przewód. Ten przewód, powiem Wam na początku, miał być pod lustro. Pod LEDa na lustro, wiecie, takie oświetlane, okrągłe. Wiza się zmieniła. Szyby. Lustra są prostokątne, a to posłuży nam, nie usuwamy tego, to posłuży nam, jest tutaj włącznik do tego, posłuży nam pod matę grzewczą do lustra, żeby nie parowało, wiecie. Włączacie, nagrzewa się, cyk, nie ma pary. Z drugiej łazience będzie dokładnie to samo. Tutaj sobie powycinałem, powiem Wam, myślałem, że mi pierdzielnie płytka, ale jednak nie. Trochę mi tutaj uciekło. Mam nadzieję, że to wszystko przykryje ten plastik, ta obudowa kontaktu. Myślę, że tak. No, także tutaj też sobie elegancko wszystko wyciąłem, więc powinno być Sikalafonix. Potem oczywiście jakiś uszczelniacz do środeczka wleci, tak żeby tam woda sobie nie leciała. No i tutaj, tu sobie tą docinkę fajnie zrobiłem, wejdzie silikon, ale tutaj niestety nie zauważyłem po prostu tego. No i jest większa szpara, więc według tego będę musiał lecieć silikon, chyba że jakoś tutaj sobie po prostu to ogarnę. No nie wiem, zobaczymy. Kurde, wczoraj nie widziałem, że tutaj wyszedł klej. Będzie skrobanko. Nie wiem, która jest godzina, ale powiedziałem sobie, że nie wyjeżdżam dzisiaj z budowy, póki nie skończę kafelkować małej łazienki i wiecie co? Udało się. W końcu, no 99%, bo zobaczcie, tutaj tą obramówkę musiałem sobie zostawić. Razem zajęło mi to 4 albo 5 dni, tak średnio po 8 godzin. Nie jest to może jakiś super wynik, ale ważne, że samemu i ważne, że dzięki w kieszeni zostały. Zobaczcie, tak to się prezentuje, cokół na dole doklejony, tam wjedzie szafka na około tam 60 cm. Wysokość blatu jest na chyba 80, umywalka ma 81-82, umywalka będzie miała 11 cm. Wychodzi około 92-93 cm. Tak nam wygodnie, tak nam pasuje, to już jest sprawdzone z mieszkania, więc tak zostaje. No i mamy skończony cały prysznic. I tutaj tą ścianę, to co pokazywałem Wam wcześniej. Tutaj we wnętrze oczywiście do samej góry podjechane. Zostały mi jeszcze te małe takie kwadraciki, ale powiem Wam, że to po prostu jakoś tam przy okazji sobie machnę. Próg zrobiony, także cała łazienka, no oprócz tych drzwi, ale to będzie chwila, moment, jest skończona. Powiem Wam teraz tak. Nie ruszam nic z fugą, nie ruszam nic z silikonem, to po prostu tak zostaje. Potem sobie jeszcze pościągam ten system poziomujący. Zuzia gdzieś tam pewnie umyje sobie te kafle. Ja lecę dalej z dużą łazienką, też z kaflami. No i dopiero jak skończę tam, to będziemy gdzieś tam fugować, silikonować i tak dalej. Zależało nam też na tym, żeby jak najszybciej uporać się z kafelkami tutaj i uporać się tam, bo trzeba zebrać po prostu wymiary do stolarza, no bo troszeczkę się na te meble czeka. Podsumowanie wszystkich kosztów będzie, jak zrobimy sobie całą łazienkę, to wtedy wszystko sobie oczywiście podliczymy. Z łazienką już pewnie będzie łatwiej, pewnych rzeczy się człowiek dowiedział, znowu czegoś się nauczył, więc teraz już będzie petarda. Cały osprzęt jest już do łazienki zamówiony, więc jak tylko przyjdzie, jak tylko uporam się z tym wszystkim, to oczywiście będziemy montować. No i tak jak wspominałem jeszcze, starałem się zrobić tak, żeby wszędzie zgadzała się fuga i ta fuga oczywiście się wszędzie zgadza. Musiałem dociąć tą płytkę po prostu. No i tutaj to połączenie jednej strony i drugiej myślałem, że mi nie wyjdzie na tej płytce, ale wyszło idealnie. Wszędzie jest 2 mm fugi. Więc no ja jestem z siebie zadowolony, a chyba o to właśnie chodzi. Dobrze, już chyba jest północ, albo po północy ja się zbieram do domu. Do usłyszenia.